Powierzchnia Księżyca jest pokryta milionami kraterów, ale coś zgoła innego zwróciło na niego ostatnio uwagę świata. Ogromna dziura przypominająca wejście do tunelu. Natknięto się na nią podczas prac japońskiej sondy zbierającej dane o księżycowych jaskiniach lawowych. Naukowcy zaobserwowali tam nietypowe zachowania echa, które mogą wskazywać, że pod skorupą znajduje się pusty obszar. Badacze wykorzystali echo do zbadania bliskiej okolicy otworu i nie wykluczyli, że możemy mieć do czynienia z całą siecią tuneli. Średnica dziury jest ogromna jak boisko do piłki nożnej. Krater ma nieregularny kształt i mierzy 130 metrów. Naukowcy twierdzą, że mogą się tam znajdować nieznane dotąd jaskinie, sieć tuneli lub nawet podziemna kraina ukryta głęboko pod powierzchnią. To wszystko mogłoby stworzyć znakomite schronienie dla astronautów albo teren do zbudowania księżycowej kolonii. Nikomu dotąd nie udało się pozostać na Księżycu dłużej niż 3 dni ze względu na warunki na naszym ziemskim satelicie. Cechuje się on dużymi zmianami temperatur, niską atmosferą oraz brakiem pola magnetycznego, które chroni wszystko, co żyje na powierzchni, przed oddziaływaniem promieniowania i światła słonecznego. Astronauci noszą specjalne kombinezony, ale nawet one nie podołają tym warunkom przez dłuższy okres. W jaskini lawowej byłoby to możliwe. Gorąca lawa stygnie z wierzchu. Na górze tworzy się wtedy twarda skorupa, a kiedy lawa przestaje pod nią płynąć, powstają tunele. Występują one również na naszej planecie, ale nie są choćby w połowie tak duże jak te księżycowe. Istnieje wyjątkowy gatunek drzewa zwany drzewem księżycowym. Wyrasta ono z nasion zabranych wcześniej na misję w kosmosie i przywiezionych z powrotem na Ziemię. Można je znaleźć w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Ziemia jest większa od Księżyca o 27%. Ma też o wiele większą masę, więc grawitacja na naszej planecie jest dużo silniejsza. Dla przykładu, jeśli upuścimy kamyk, upadnie o wiele szybciej niż na Księżycu. Wokół Ziemi krąży wiele satelitów, ale Księżyc jest jedynym naturalnym. Utworzył się podczas zderzenia naszej planety z inną wielkości Marsa, a miało to miejsce około 4,5 miliarda lat temu, krótko po tym, jak ukształtowało się Słońce i cały nasz Układ Słoneczny. Zaraz po zderzeniu ogromna chmura odparowanych skał weszła w orbitę okołoziemską, po czym stygnąc, zmieniła się w pierścień niewielkich stałych obiektów. Kiedy później te skały połączyły się ze sobą, powstał Księżyc, którego kratery są pamiątką po tej niezwykłej kolizji. Jeśli stanęlibyście na Księżycu, wasz cień byłby o wiele ciemniejszy niż na Ziemi. To dlatego, że brak tam atmosfery, która rozproszyłaby promienie słoneczne. Jeden z księżyców Jowisza, Io, posiada setki wulkanów z całkiem widowiskowymi erupcjami, które czasem wypluwają lawę nawet na 400 tysięcy kilometrów w głąb atmosfery. Te wybuchy są skutkiem wyjątkowo silnego przyciągania, jakiemu poddany jest ten księżyc. Jego wnętrze na przemian kurczy się i rozluźnia, w zależności czy zbliża się on, czy oddala od Jowisza. Generuje to ogromną energię zasilającą aktywność wulkaniczną. Nie tylko planety, ale też niewielkie ciała niebieskie potrafią mieć swoje księżyce. W 1993 roku naukowcy odkryli asteroidę mierzącą 32 km oraz jej księżyc o wielkości zaledwie ponad 1,5 km. Aby uzyskać jasność naszej centralnej gwiazdy Słońca, potrzeba aż 400 tysięcy księżyców. Księżyc odbija światło płynące ze Słońca, ale sam go nie wytwarza. Natężenie tego światła zależy od kąta między Księżycem, Ziemią i Słońcem. Nasz satelita jest oddalony od nas o około 32 średnice Ziemi, a gdy znajduje się najbliżej, to odległość ta zmniejsza się do 29 ziemskich średnic. Podczas ciemnych i bezchmurnych nocy wydaje nam się, że możemy niemal dotknąć Księżyca w pełni, jednak aby tego faktycznie dokonać, musielibyśmy przemierzyć 400 tysięcy kilometrów. Na Księżycu znajduje się woda. Może nie jeziora czy stawy, ale lodowe okruchy skrywają się w skąpanych w wiecznym cieniu obszarach w pobliżu jego biegunów. Naukowcy uważają, że woda dotarła na Księżyc wiele lat temu, w czasie gdy zarówno on, jak i Ziemia były bombardowane deszczami asteroid i komet zawierających lód. Być może to właśnie ten proces pozwolił na powstanie naszych jezior i oceanów, a nie tylko księżycowego lodu. Najnowsze badania jednak zakładają, że we wnętrzu Księżyca już występowała woda i przedostała się na powierzchnię podczas aktywności wulkanicznej. Podobnie mogło być z naszą planetą. Spośród 200 księżyców w naszym Układzie Słonecznym nasz jest piątym co do wielkości. Największy jest jeden z księżyców Jowisza, Ganimedes, który ma masę 1,5 razy większą niż nasz naturalny satelita.
Podczas misji Apollo 11 ludzkość po raz pierwszy stanęła na Księżycu. Był to niezwykle ważny moment w naszych dziejach, pokazywany w mediach na całym świecie. Jednak niewiele brakowało, aby transmisja nie doszła do skutku przez ogromne sztormy szalejące w tamtym czasie nad Australią. Postawiono tam radioteleskop służący do otrzymywania sygnałów z naszego satelity. A co do samego Księżyca, wcale nie wygląda jak idealny okrąg, bardziej przypomina jajo, którego szersza strona zwrócona jest ku nam. Kształt ten zawdzięcza swojej ciągłej rotacji. Księżyc w pełni może przyprawić Was o bezsenną noc. Badania dowiodły, że ludzie mają wtedy o wiele lżejszy sen i potrzeba im więcej czasu na zaśnięcie. Nie ma to jednak związku z jego zwiększoną jasnością, a z fazami księżycowymi, które mają wpływ na nasze zegary biologiczne. Każdego roku Księżyc oddala się od Ziemi z powodu interakcji pomiędzy jego polem grawitacyjnym a ziemskimi oceanami. W ciągu jednego roku odsuwa się o około 4 cm, co oznacza, że za 600 milionów lat znajdzie się o 23,5 tysiąca kilometrów dalej niż jest teraz. To wcale nie jest przypadkowa liczba, bo w tym samym czasie całkowite zaćmienia Słońca przestaną mieć miejsce. Człowiek nie postawił stopy na Księżycu od kilku dekad, ale te pozostawione przez wcześniejszych gości z Ziemi nadal są tam widoczne ze względu na brak wiatrów. To oznacza, że mogą tam przetrwać niezatarte nawet miliony lat. Księżyc ma swoją unikatową strefę czasową zwaną Lunar Standard Time. Czas biegnie tam inaczej. Tamtejszy rok jest podzielony na 12 dni, każdy długości naszego miesiąca. Dni zostały nazwane imionami astronautów, którzy chodzili po Księżycu. Kalendarz księżycowy liczy się od momentu, kiedy wylądował na nim Neil Armstrong w 1969 roku. Na jednym z księżyców Saturna prawdopodobnie istnieją źródła energii niezbędnej do życia. Znajduje się tam podziemny ocean i możliwe, że zachodzą w nim podobne reakcje chemiczne pozwalające na przetrwanie, co na naszej planecie. Dawniej były tam aktywne wulkany, prawdopodobnie w czasach, kiedy u nas żyły jeszcze dinozaury. Stopiona lawa stwardniała miliardy lat temu i utworzyła wyjątkowe kratery księżycowe, jednak wulkany pozostają nieaktywne od dłuższego czasu. Na naszym satelicie występują trzęsienia Ziemi, lub raczej trzęsienia Księżyca. Podobnie jak Ziemia, Księżyc również posiada skorupę, która zmienia swoje położenie. Trzęsienia zachodzą, kiedy skorupa nagrzewa się i rozciąga. Czasem mogą jednak być spowodowane uderzeniem meteorytu. Trzęsienia Księżyca nie są tak silne jak te ziemskie, ale trwają o wiele dłużej ze względu na brak wody, która mogłaby zapobiec wibracjom sejsmicznym. Wahania temperatury na Księżycu potrafią być naprawdę wysokie, ponieważ nie posiada on swojej temperatury. W ciągu dnia temperatura może sięgać nawet 93 stopni Celsjusza, ale przy biegunach wynosi minus 240 stopni. W 2019 roku astronauci odkryli nietypowe zjawisko kosmiczne. Wydawało się, że Księżyc, mijając Słońce, zatrzymał się na moment, by zawrócić w przeciwnym kierunku. To podobne złudzenie optyczne, jakie możemy zaobserwować podczas jazdy samochodem, kiedy wyprzedzamy pojazd jadący wolniej od nas. Wtedy to wygląda tak, jakby przez krótką chwilę jechał on do tyłu. Skorupa Księżyca nie jest tak samo gruba na całej swojej powierzchni. Niektóre jej części mają grubość 60 km, a inne są znacznie cieńsze. Księżyc nie zmienia koloru. Kiedy promienie słoneczne wpadają w atmosferę i docierają do niego, odbijają się od powierzchni, co z naszej perspektywy może wyglądać jakby przybierał różową lub czerwoną barwę. Czasem dochodzą do tego cząstki kurzu dostające się do atmosfery, które łącząc się z promieniami Słońca nadają Księżycowi pomarańczowy poblask. Księżyc wcale nie ma ciemnej strony, jest jedynie daleka strona, której nie możemy dostrzec z perspektywy naszej planety. Księżyc obraca się wokół własnej osi i robi pełen obrót wokół Słońca w tym samym czasie, dlatego zawsze widzimy tylko jedną z jego stron. Wszystkie planety w naszym Układzie mają co najmniej jeden Księżyc, oprócz Merkurego i Wenus. Merkury ma mniejszą masę od naszej planety, więc jego grawitacja jest również słabsza, zaledwie 38% ziemskiej. To oznacza, że obiekt ważący 45 kg na Ziemi ważyłby 17 kg na Merkury. Ze względu na słabe przyciąganie oraz zbyt bliską odległość od Słońca, Merkury nie może posiadać swojego Księżyca. Gdyby go miał, najprawdopodobniej zderzyłby się z planetą lub wyleciałby na orbitę okołosłoneczną, ostatecznie wpadając w samą gwiazdę. Wenus najprawdopodobniej nie ma swojego Księżyca również ze względu na swoją niebezpiecznie bliską pozycję względem Słońca.
Czasami, gdy patrzy się na księżyc, można dostrzec uśmiechniętą buzię. To oczywiście tylko iluzja, ale część osób naprawdę ją widzi. Dzieje się tak, ponieważ powierzchnia srebrnego globu jest ukształtowana przez swego rodzaju księżycowe morza i obszary wyżynne. Z naszego punktu widzenia wyglądają one jak jasne i ciemne plamy. Wspomniane morza to ciemniejsze części, z kolei rozległe równiny stwardniałej lawy powstały pod wpływem erupcji wulkanicznych, które miały miejsce bardzo dawno temu. Jaśniejsze obszary to góry i wyżyny. Ludzie na całym świecie postrzegają ten księżycowy krajobraz jako uśmiechniętą twarz lub inne formy. Nasz mózg po prostu rozpoznaje kształty w naturze, a zjawisko to nazywamy pareidolią. Zachodzi ono w momentach, gdy dostrzegamy znajome twarze i struktury tam, gdzie ich nie ma. Coś podobnego ma miejsce, gdy widzimy twarz na toście lub kształty stworzone z chmur. Na półkuli północnej wiele osób dostrzega twarz złożoną z księżycowych mórz. Oczy to Mare Serenitatis i Mare Imbrium. Mare Nubium to usta, a Mare Vaporum i Mare Insularum tworzą nos. Ale to tylko jeden ze sposobów na interpretację tego układu i sprawdza się on raczej jedynie na półkuli północnej. Jeśli mieszkacie na półkuli południowej, widzicie księżyc do góry nogami. Niektórzy ludzie, patrzący na naszego naturalnego satelitę, rozpoznają osobę niosącą patyki. Jest też kształt kobiety. Nosi wysoko upięte włosy z dwoma klejnotami, a widoczny jest lewy profil jej twarzy. Jeden z kraterów przypomina natomiast lśniący diament, który zdawałoby się nosi na szyi. W niektórych miejscach ludzie dostrzegają kształt królika, natomiast mieszkańcy wybrzeża północno-zachodniego Ameryki Północnej mają nawet opowieść o ropusze, którą widzą, gdy patrzą na księżyc. Jest to historia o wilku, który zakochał się w żabie. Żaba nie ufała wilkowi i chciała uciec, ale nie wiedziała dokąd, dlatego wykonała wielki skok i wylądowała na księżycu. Czy na innych planetach też występują tak piękne tęcze jak na Ziemi? Tworzą je krople deszczu i światło słoneczne. Na ten moment nie znamy innej planety z wodą powierzchniową, ani takiej, w której atmosferze byłoby tyle wody, aby mógł powstać deszcz. Ale kropelki innych cieczy mogą załamywać światło słoneczne, rozbijając je na wiele różnych kolorów. Tytan to jeden z księżyców Saturna. Jego atmosfera jest bogata w kropelki ciekłego metalu, które prawdopodobnie formują deszcz. Przez to jest bardzo zamglona. Oznacza to, że bezpośrednie światło słoneczne należy do rzadkości, ale jest niewielka szansa, że któregoś dnia uda nam się zobaczyć metanowe tęcze. Jeśli istnieją, będą podobne do tych, które występują na Ziemi. Byłyby jednak nieco szersze, ponieważ metan załamuje światło inaczej niż woda. Na Wenus występuje podobne zjawisko o nazwie Gloria. Naukowcy uchwycili ten optyczny fenomen, gdy światło słoneczne spadało na kropelki kwasu siarkowego. Jowisz ze swoimi niesamowitymi gabarytami jest około 11 razy szerszy od Ziemi. Ale to nie wszystko. Nasza planeta jest też dwa razy mniejsza od wielkiej czerwonej plamy szalejącej burzy, która występuje na powierzchni Jowisza od ponad 100 lat. Trzeba przyznać, że tej planecie zawdzięczamy wiele. Jej promieniowanie jest wprawdzie 1000 razy mocniejsze niż dawka śmiertelna dla człowieka, ale potężna siła grawitacji, jaką wytwarza, chroni inne planety przed zderzeniami. W niektórych układach planetarnych gigantyczne obiekty astronomiczne, takie jak Jowisz, mogą poruszać się i migrować z miejsca, w którym powstały. Ruchem spiralnym coraz bardziej zbliżają się do swoich gwiazd. Wirując, powodują jednak ogromne problemy. Podczas podróży w kierunku gwiazdy mogą wchłonąć i zniszczyć inne niewinne planety lub obiekty kosmiczne stojące na ich drodze. Ale jeśli te olbrzymy pozostają oddalone od gwiazdy, są niczym strażnicy układu planetarnego. Chronią planety na orbitach wewnętrznych i umożliwiają im krążenie wokół macierzystych gwiazd. Jowisz ma przydomek kosmiczny odkurzacz, ponieważ potrafi wchłonąć każdą kometę i asteroidę, która za bardzo się do niego zbliży. Może też zmieniać ich orbity i wykopać je z układu słonecznego, aby nie mogły wrócić przez długi, długi czas. W ten sposób Jowisz chroni wewnętrzne planety, ale czasem też wysyła w ich stronę asteroidy lub komety, powodując zderzenia takie jak to, które sprawiło, że 65 milionów lat temu wyginęły dinozaury. Pierścienie Saturna należą do najbardziej znanych w naszym Układzie Słonecznym. Są bardzo rozległe, kolorowe i doskonale widoczne. Można je dojrzeć przy pomocy domowego teleskopu, ale niektóre lodowe i gazowe giganty też mają pierścienie, na przykład Uran.
i są one niemal tak samo interesujące jak te Saturna. Uran ma 13 pierścieni złożonych z ciemnych cząsteczek o różnych rozmiarach. Są raczej młode, dużo młodsze niż sam Uran. Jedna z teorii głosi, że potężne zderzenia rozbiły na kawałki jeden lub kilka księżyców Urana, a powstała w ten sposób materia doprowadziła do uformowania się pierścieni. Przetrwała tylko część odłamków, które dziś tworzą stabilne układy wokół Urana. Uważa się, że nasza planeta straciła 60% atmosfery, gdy zderzyła się z asteroidą, która doprowadziła do powstania Księżyca. Do kolizji między Ziemią a obiektem kosmicznym wielkości Marsa doszło ponad 4 miliardy lat temu. Odłamki zebrały się na orbicie naszej planety, a w końcu stworzyły Księżyc. Na Wenus znajduje się co najmniej 37 wulkanów, które jeszcze do niedawna były aktywne. To jeden z dowodów na to, że występuje tam aktywność geologiczna. Wcześniejsze badania wykazały, że wnętrze planety jest gorące i znajdują się w nim pierścieniowe struktury. Smugi niezwykle rozgrzanej materii we wnętrzu Wenus wzniosły się ponad warstwę płaszcza i w ten sposób doszło do powstania tych układów. Podobnie stało się na obszarach wulkanicznych na Hawajach. Naukowcy sądzą, że były one wynikiem pradawnych procesów. Uważają też, że Wenus bardzo się ochłodziła i drastycznie zwolniły zachodzące tam procesy geologiczne, co utwardziło skorupę do tego stopnia, że cała rozgrzana materia z głębi nie może przedostać się na powierzchnię. Mówiąc o wulkanach, warto wspomnieć, że występują one też na Księżycu Jowisza o nazwie Io. W porównaniu z nim ziemski satelita to raczej spokojne miejsce. Na Io są setki wulkanów, co zapewnia mu miano najbardziej aktywnego sejsmicznie Księżyca w Układzie Słonecznym. Gdybyście się tam udali, zobaczylibyście smugi siarki sięgające na wysokość 300 km w atmosferze. Tamtejsze wulkany co sekundę emitują tonę cząsteczek i gazów, które trafiają do przestrzeni kosmicznej obok Jowisza. Dzieje się tak ze względu na silne pole magnetyczne i grawitację planety. Wnętrze Io napręża się i rozpręża, gdy satelita orbituje wokół Jowisza, zbliża się do niego i oddala, co wytwarza ogromne ilości energii, wystarczającej, aby powodować procesy wulkaniczne. W naszym Układzie Słonecznym są miliardy komet. Większość z nich znajduje się w obłoku Oorta lub w pasie Kuipera. Zazwyczaj kometa składa się ze skał i lodu, a przynajmniej do czasu, gdy zbliży się do Słońca. Wtedy jej zewnętrzna część zmienia się w chmurę pyłu i gazu. To dlatego komety mają ogony. Unikatowa powierzchnia Plutona pokryta jest kopułami, szczytami i korytami, które najpewniej zostały uformowane przez liczne lodowe wulkany. Ani erozja, ani też procesy geologiczne nie doprowadziły do tak wielkich zmian, ale lodowe wulkany wypchnęły cały lód na powierzchnię. W tej części półkuli znajdują się też fascynujące kratery. Prawdopodobnie powstały w wyniku uderzeń asteroid. Poza tym nie są zbyt wiekowe z geologicznego punktu widzenia. Co więcej, wnętrze Plutona przypuszczalnie zachowało ciepło, dzięki czemu materia bogata w wodę i lód wydostała się na powierzchnię. Te specyficzne struktury, o których wspominałem wcześniej, mogły się uformować, ponieważ poziom wody unosił się z wnętrza planety, a potem cała ta woda zamarzła, jako że temperatury na Plutonie są bardzo niskie, nie wspominając już o ciśnieniu atmosferycznym. Uran to druga najmniej gęsta planeta w naszym Układzie Słonecznym. Pierwszą jest Saturn. I choć Saturn jest 14,5 razy większy od naszej planety, jest mniej gęsty niż woda. Oznacza to, że mógłby pływać w basenie, gdyby tylko miał on szerokość 60 tysięcy kilometrów i mógł pomieścić planetę. Wow, to ci dopiero basen. Wróćmy do Urana. Ponieważ ma tak niską gęstość, na powierzchni doświadczylibyście mniej niż 90% jego grawitacji, zakładając, że postawilibyście stopę na zachmurzonych szczytach. Na Marsie panują największe burze piaskowe w naszym Układzie Słonecznym. Mogą one okrywać powierzchnię planety całymi miesiącami. Według jednej z hipotez te wielkie burze rozpoczynają się, ponieważ cząsteczki pyłu absorbują światło słoneczne, ogrzewając atmosferę czerwonej planety. Następnie powstają obszary nagrzanego powietrza, które zaczynają zbliżać się do chłodniejszych obszarów. Prowadzi to do powstawania wiatrów, które są na tyle silne, że unoszą coraz więcej pyłu. To ponownie prowadzi do ogrzania atmosfery, tworzą się silniejsze wiatry, a każdego dnia przybywa pyłu. Lepiej weźcie ze sobą miotłę, a może nawet dwie.
Dobra, oficjalnie porzucam nadzieję, że księżyc jest jednak zrobiony z sera. Wow, nawet nie z gołdy. Błyszcząca księżycowa kula lub zakrzywiony banan albo połówka monety, w zależności od fazy, w której się znajduje, ma wewnątrz różne warstwy, podobnie jak Ziemia. Jedna z tych warstw nazywana jest wewnętrznym jądrem. Około 20 lat temu naukowcy obserwowali, jak obraca się księżyc. Korzystając z tych danych, doszli do wniosku, że ma on płynne jądro zewnętrzne, ale wewnętrzne jądro było trudne do zbadania, więc nie wiedzieli, czy jest ono stałe jak skała, czy stopione jak gorąca ciecz. Ale teraz wszystko jest już jasne. Astronomowie zebrali dane z różnych misji, w tym misji Apollo, podczas której astronauci udali się na Księżyc i samodzielnie zebrali informacje. Ponadto wykorzystali specjalną technikę zwaną danymi sejsmicznymi. Metoda ta polega na badaniu, w jaki sposób fale dźwiękowe przenikają przez różne rzeczy. Weźmy jako przykład trzęsienia Ziemi. Kiedy dochodzi do trzęsienia, powstają fale, które przemieszczają się wewnątrz Ziemi. Naukowcy mogą wykrywać i analizować te fale, aby dowiedzieć się więcej o wnętrzu naszej planety. Ten sam pomysł można zastosować do innych obiektów w naszym Układzie Słonecznym, takich jak planety lub w tym przypadku Księżyc. Kiedy dochodzi do trzęsienia, generuje ono fale dźwiękowe. Uważnie słuchając i badając te fale, naukowcy mogą stworzyć szczegółową mapę tego, co znajduje się wewnątrz danego obiektu. Mogą dowiedzieć się na przykład, że coś ma różne warstwy, z czego są one wykonane i jak są ułożone. Aby sprawdzić, co kryje się w głębi Księżyca, naukowcy wykorzystali również coś, co nazywa się dalmierzem laserowym. Metoda ta bardzo precyzyjnie mierzy odległość między powierzchnią Ziemi i Księżyca. Okazało się, że wewnętrzne jądro naszego naturalnego satelity jest gęstą, solidną kulą wykonaną z żelaza, tak jak ziemskie. Jego szerokość wynosi około 500 km, co stanowi prawie 15% wielkości całego Księżyca. Naukowcy natknęli się również na dowody, które potwierdzają teorię, że warstwa między powierzchnią Księżyca a jego jądrem, zwana płaszczem, przemieszczała się w trakcie milionów lat ewolucji Księżyca. Ruch ten nazywamy odwróceniem płaszcza księżycowego i może on wyjaśniać, dlaczego na powierzchni Księżyca znajdujemy pierwiastki bogate w żelazo. Materiał płaszcza jest ostatecznie przenoszony w górę. Skała wulkaniczna pozostaje w skorupie Księżyca. Niektóre materiały w tej skale były zbyt gęste, więc po prostu zapadły się z powrotem przez lżejszy materiał skorupy, aż do granicy jądra i płaszcza. To jak cykl, w którym materiał płaszcza Księżyca unosi się podczas aktywności wulkanicznej, przenosi bogate w żelazo pierwiastki na powierzchnię, a następnie opada z powrotem. Jest jeszcze jedna tajemnica, którą naukowcy próbują rozwiązać. Co spowodowało, że pole magnetyczne Księżyca osłabło i prawie zniknęło z czasem? Wydaje się, że teraz, gdy wiemy o żelaznym jądrze i globalnym odwróceniu płaszcza, możemy uzyskać więcej odpowiedzi na temat pola magnetycznego Księżyca. Wiedza o tym, jak wygląda wewnętrzne jądro, pomoże nam lepiej zrozumieć historię Księżyca, a także historię całego Układu Słonecznego. Jedna z powszechnie akceptowanych teorii na temat pochodzenia Księżyca głosi, że doszło do masywnego zderzenia Ziemi we wczesnych stadiach jej istnienia z innym, tajemniczym obiektem w naszym Układzie Słonecznym. Nazywa się to teorią Wielkiego Zderzenia. I to zderzenie było tak silne, że oderwało duży kawałek prymitywnej stopionej Ziemi. To znaczy, nie tak duży w porównaniu z tym, co pozostało. Gdybyśmy umieścili amerykańską 5-centówkę obok pojedynczego zielonego groszku, mielibyśmy dobre wyobrażenie, jak duża jest nasza planeta w porównaniu z Księżycem. Odłamek ten został następnie wysłany na orbitę wokół naszej planety. Mogło to nastąpić około 95 milionów lat po uformowaniu się naszego Układu Słonecznego. Obiekt, który zderzył się z Ziemią, miał przypuszczalnie około 10% masy naszej planety i mniej więcej wielkość Marsa. Ma to sens, w końcu Ziemia i Księżyc mają podobny skład. Oczywiście istnieją inne pomysły na temat tego, jak uformował się Księżyc. Jedna z teorii mówi, że został on pochwycony przez siłę grawitacji naszej planety. Oznacza to, że Księżyc był po prostu przypadkowym obiektem, który nagle został przeciągnięty i wciągnięty na orbitę Ziemi. Istnieje nawet hipoteza, że Ziemia ukradła Księżyc z Wenus. W takim przypadku Księżyc nie powinien narzekać. Wydaje mi się, że stąd ma o wiele lepszy widok. Więc tak, Księżyc i Ziemia są podobne, jeśli chodzi o skały i niektóre minerały, ale Księżyc nie ma takiej samej atmosfery jak nasza planeta. Jego atmosfera jest cienka i składa się z dziwnych gazów, w tym potasu i sodu, czego nie można znaleźć w atmosferze Marsa, Wenus czy Ziemi. A skały na Księżycu nie zawierają wody. Nie oznacza to jednak, że woda w ogóle tam nie występuje.
Dawno temu, w XVII wieku, astronomowie zaobserwowali duże, ciemne plamy na powierzchni Księżyca. Jeden z tych astronomów uważał, że plamy te wyglądały jak oceany, więc nazwał je Maria, co po łacinie oznacza morze. Inni astronomowie również tworzyli mapy Księżyca i używali terminu Maria do opisania tych ciemnych plam. Na przykład Mare Tranquillitatis, co tłumaczy się jako Morze Spokoju, gdzie wylądował Apollo 11. Wygląda jednak na to, że ciemne plamy nie są w rzeczywistości oceanami. Są to równiny wykonane z utwardzonej lawy, która wypłynęła dawno temu z wulkanów. Te erupcje wulkaniczne pozostawiły po sobie gładkie, płaskie obszary, zwane równinami bazaltowymi. Pod koniec XIX wieku pewien obserwator nieba badał Księżyc i odkrył, że nie ma on atmosfery. Bez atmosfery nie ma chmur i powietrza, które zapobiegłyby parowaniu wody. Naukowcy sądzili więc, że jakakolwiek woda na Księżycu natychmiast by wyparowała. Uważali, że jest on całkowicie suchy. Jednak w 1961 roku jeden z fizyków wpadł na inny pomysł. Wskazał on, że na Księżycu może znajdować się woda w specjalnych rejonach zwanych obszarami stale zacienionymi. Są to miejsca na Księżycu, do których nie dociera światło słoneczne, więc pozostają ciemne przez cały czas. Tak więc lód wodny mógłby istnieć w tych ciemnych obszarach, a ponieważ są one bardzo zimne, lód nie wyparowałby. Ale kiedy astronauci z misji Apollo udali się na Księżyc, przywieźli próbki gleby. Naukowcy nie znaleźli w nich śladów wody. Wszyscy wrócili więc do myślenia, że Księżyc jest całkowicie suchy. W latach 90. NASA skupiła się na tych zacienionych kraterach i znalazła wysokie stężenia wodoru, co oznaczało, że na biegunach Księżyca może znajdować się lód. Wciąż nie byli pewni, więc kopali dalej i po pewnym czasie znaleźli wodór uwięziony w maleńkich kulkach szkła wulkanicznego. Ponieważ obecnie na Księżycu nie ma aktywnych wulkanów, oznacza to, że woda prawdopodobnie była tam obecna, gdy te wulkany wybuchły dawno temu. Ponadto we wczesnych stadiach rozwoju naszego Księżyca mogło być tam znacznie więcej wody. W 2020 roku wysłana przez NASA misja Sophia pokazała nam to, czego szukaliśmy od naprawdę długiego czasu. Na Księżycu faktycznie jest woda. Okazuje się, że ukryła się w ziarnach księżycowego pyłu lub przykleiła do powierzchni w oświetlonych słońcem obszarach Księżyca. Nie ma więc oceanów takich, jakie mamy na Ziemi, ale przynajmniej coś jest. Pozostaje jednak pytanie, skąd w ogóle wzięła się tam woda? Wygląda na to, że Księżyc miał chaotyczną historię w czasie, gdy się formował, podobnie jak większość planet i księżyców w naszym Układzie Słonecznym. Istnieją pewne dowody na to, że woda dostała się tam z komet uderzających w jego powierzchnię w dawnych czasach, a może nawet nadal pochodzi z tych, które uderzają w Księżyc. Teraz mówimy o chaotycznej sytuacji, w której lodowe mikrometeoryty zderzają się z powierzchnią Księżyca, a pył tworzy jeszcze większy bałagan podczas interakcji z wiatrem słonecznym, ale czekamy, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Ponieważ, jak wszyscy wiemy, kiedy wspomina się o wodzie, nieuchronnie mówi się też o życiu. Dlatego chcemy dowiedzieć się więcej na temat całego tego lodu ukrytego w kraterach polarnych na Księżycu. Być może dowiemy się z niego więcej o tym, jak rozwinęło się życie na Ziemi. Może komety przyniosły tu wszystkie niezbędne pierwiastki. A co jeśli niektóre z tych pierwiastków utknęły również w lodzie na Księżycu? Musimy koniecznie to zbadać. Neil Armstrong przygotowywał się do swojej misji na Księżyc przez ponad 3 lata. Aby oprzeć się warunkom mikrograwitacji, musiał nauczyć się chodzić bokiem, będąc jednocześnie przywiązanym i zawieszonym pod kątem oraz próbując chodzić wzdłuż ścian. Intensywną dietą i reżimem snu testowano jego wytrzymałość, ponieważ w przestrzeni kosmicznej mógłby jeść tylko wołowinę i liofilizowane warzywa. W tamtych czasach astronauci musieli sprawdzić, jak odnajdą się w warunkach pustynnych, w dżungli, na otwartym morzu oraz przejść arktyczny trening przetrwania. Obecnie jest to o wiele bardziej ustrukturyzowane, ale wtedy po prostu zrzucali człowieka po środku pustkowia bez prowiantu i sprawdzali, jak sobie poradzi. Zanim wylądował na Księżycu, musiał zebrać i zbadać próbki skał w Wielkim Kanionie, zbadać starożytne formacje wulkaniczne na poligonie Nevada, a także przyjrzeć się ujściom gazu i lawy, jeziorom lawowym i kraterom w różnych miejscach na Hawajach. 20 lipca 1969 roku Armstrong otrzymał przed startem obfite śniadanie – stek, jajka, tosty, sok i kawę. Zjadł coś, co lekarze nazywają posiłkiem bezresztkowym, czyli takim, po którym nie trzeba od razu iść do toalety.
Dotarcie na powierzchnię Księżyca, na obszar zwany Morzem Spokoju, zajęło mu 109 godzin i 42 minuty. Musiał pokonać 386 242 km. Załoga mogła wybrać Ocean Burz lub Zatokę Centralną, ale tamto miejsce miało dobrą widoczność, jego powierzchnia była stosunkowo gładka i dotarcie tam wymagało mniejszej ilości paliwa. Kiedy znalazł się na wysokości około 150 metrów nad powierzchnią Księżyca, Armstrong musiał ręcznie manewrować statkiem kosmicznym, aby upewnić się, że nie wylądują w niebezpiecznym kraterze. Wisiał tak przez około 1,5 minuty, manewrując nim na boki, aż poczuł się na tyle komfortowo, by wylądować. Gdy tylko statek bezpiecznie wylądował, Armstrong natychmiast przekazał drogą radiową do Centrum Kontroli Misji, mieszczącego się w Houston w Teksasie, słynną już wiadomość. Orzeł wylądował! Ostrożnie zszedł po drabince lądownika, podczas gdy do statku przymocowana była kamera telewizyjna, która rejestrowała jego postępy. Przekazywała również sygnał z powrotem na Ziemię, gdzie setki milionów ludzi z niepokojem go obserwowało. Armstrong postawił swoje stopy na księżycowej glebie, mówiąc: to jeden mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Według harmonogramu astronauta przed pierwszym spacerem po Księżycu miał się wyspać, ale on zdecydował się wyjść na zewnątrz wcześniej niż planowano, ponieważ oczywiście nie mógł zasnąć. Gdyby Armstrong chodził po Księżycu bez specjalnego sprzętu do oddychania, poczułby dziwny zapach, coś w rodzaju stęchlizny i siarki. Mimo to miał okazję poczuć go po powrocie do modułu księżycowego, ponieważ Ziemia przylgnęła do jego butów, więc zapach rozniósł się po całej kabinie. Powiedział, że pachniało to jak mokry popiół z kominka albo jak powietrze po pokazie fajerwerków. Kto by pomyślał, że lecąc na Księżyc trzeba spakować świeczkę zapachową? Poza ludźmi, którzy od tego czasu dotarli na Księżyc, nikt nigdy nie miał szansy poczuć tego, co ta załoga. Nawet podczas tej pierwszej misji, gdy próbki gleby i skał księżycowych były transportowane do laboratoriów w hermetycznych pojemnikach, po ich otwarciu na Ziemi, o dziwo, zapach zniknął. Odczuł też, że powierzchnia Księżyca jest drobna i proszkowata, ale nie miał trudności z poruszaniem się. Jeden z członków jego załogi dołączył do niego około 20 minut później. Cały spacer po Księżycu trwał nieco ponad 2 godziny. W tym czasie Armstrong i jego kolega z zespołu ustawili na powierzchni naszego satelity różne urządzenia. Jedno z nich miało za zadanie precyzyjnie zmierzyć dokładną odległość stamtąd do Ziemi, odmierzając czas, w jakim promień lasera pokonuje drogę z Ziemi na powierzchnię Księżyca i z powrotem. Inny miał mierzyć trzęsienia Księżyca i potencjalne uderzenia meteorów, co doprowadziło nas do odkrycia, że Księżyc był jednak całkiem żywy. Dziś wiemy, że największe trzęsienia księżycowe są znacznie słabsze od największych trzęsień Ziemi, choć mogą trwać nawet godzinę, czyli znacznie dłużej niż na Ziemi. Udało im się zebrać około 23 kg próbek skał i gleby. Zrobili wiele zdjęć terenu, na którym wbili też amerykańską flagę. Astronauta miał nawet okazję spotkać się z prezydentem Richardem Nixonem, ale na niecałą minutę. Ostatnią rzeczą na liście Armstronga było udanie się na spacer do oddalonego o 59 metrów na wschód od krążownika krateru. Była to największa przebyta podczas tej konkretnej misji odległość, a porównać można ją do długości połowy boiska piłkarskiego. Gdy tylko jego zadania zostały wykonane, Armstrong wrócił do lądownika i bezpiecznie zamknął właz, aby się przespać. Przygotowując się do startu, Armstrong i jego załoga odkryli, że przez ich masywne skafandry kosmiczne zepsuli przełącznik zapłonu silnika rakietowego. Stwierdzili, że to nic wielkiego i użyli części długopisu, aby wcisnąć bezpiecznik i rozpocząć procedurę startową. O godzinie 13:54 słynny orzeł zaczął się wznosić. Oprócz aparatury naukowej na powierzchni Księżyca zostawiono również tablicę pamiątkową. Czytamy na niej: tu ludzie z planety Ziemia po raz pierwszy postawili stopę na Księżycu w lipcu roku pańskiego 1969. Przybyliśmy w imię pokoju dla całej ludzkości. Po latach Armstrong powiedział, że NASA ograniczyła ich czas na Księżycu, ponieważ nie wiedzieli, jak skafandry kosmiczne poradzą sobie z ekstremalnymi temperaturami Księżyca, osiągającymi nawet 127 stopni Celsjusza w ciągu dnia do minus 173 w nocy. Sprawy skomplikowały się jeszcze bardziej, gdy Armstrong wylądował z powrotem na Ziemi, ponieważ został wystawiony na działanie nieznanych cząstek kosmicznych. Rezultat?
On i jego zespół musieli zostać objęci kwarantanną ochrony planetarnej, gdy tylko ich kapsuła kosmiczna 24 lipca bezpiecznie wylądowała na Oceanie Spokojnym. Dzięki tej konkretnej kwarantannie astronautów Apollo 11 mamy dziś w naszych kuchniach mikrofalówki. Po powrocie z Księżyca spędzili kilka pierwszych dni w specjalnej kapsule. Oczywiście znajdowały się w niej wygodne fotele, prycze, toaleta i prysznice, ale nie było tam zbyt wiele miejsca na wymyślne gotowanie. Nie mieścił się tam standardowy piekarnik lub grill. Ponadto chciano zminimalizować możliwość wybuchu pożaru. NASA musiała więc wykazać się kreatywnością. Tak powstała oryginalna kuchenka mikrofalowa, która miała pomóc astronautom w przygotowaniu posiłków bez konieczności urządzania im w pełni wyposażonej kuchni. Obecnie tę pierwszą mikrofalówkę można zobaczyć w muzeum w Oakland w Kalifornii. Po powrocie na Ziemię Armstrong twierdził, że już nigdy nie sięgnie gwiazd. Nie zaprzestał jednak badań. Jeszcze w 1985 roku dołączył do profesjonalnej ekipy innych największych odkrywców, tym razem na biegun północny. Dołączyli do niego alpinista Edmund Hillary, pilot Steve Fawcett i fotograf Patrick Morrow, z którymi dotarł na biegun 6 kwietnia 1985 roku. Armstrong powiedział, że chciał zobaczyć, jak wygląda lodowy biegun Ziemi z jej powierzchni, ponieważ do tej pory widział go tylko z powierzchni Księżyca. Misja Apollo 11 była jednak niezapomniana dla Armstronga, ponieważ w 2015 roku Smithsonian Institution odkryło, że trzymał on w ukryciu płócienną torbę pełną drobnych części z lądownika. Były w niej jego pas, kilka świateł użytkowych i ich mocowań, klucz awaryjny oraz celownik optyczny, który był zamontowany nad okiem Armstronga w module kosmicznym. Zawierała również kamerę, którą nagrano ikoniczny mały krok Armstronga na Księżycu. Armstrong trzymał ją przez wiele lat, aż w końcu znalazła ją Carol, wdowa po słynnym astronaucie. Trzymał ją nawet w tajemnicy przed swoim oficjalnym biografem, który przy wielu okazjach pytał, czy zachował jakieś pamiątki ze swojej słynnej misji. Nie przemycił jednak tych przedmiotów z powrotem na Ziemię. Wspomniał tylko, że to garść śmieci, które postanowił zabrać. U-2 to nazwa chińskiej zrobotyzowanej misji kosmicznej na ciemną stronę Księżyca, zapoczątkowana 7 grudnia 2018 roku. 3 stycznia 2019 dochodzi do pierwszego w historii udanego lądowania na niewidocznej stronie Księżyca. U-2 ląduje w kraterze Von Karmana w pobliżu księżycowego bieguna południowego. Naukowców bardzo interesuje ten obszar. W zimnych, stale zacienionych kraterach na biegunach znajduje się zamarznięta woda. Lodowe połacie są nierówne i prawdopodobnie bardzo stare. Na południu większość zamarzniętej wody zgromadzona jest w kraterach. Natomiast na biegunie północnym łaty lodu są bardziej rozproszone. W każdym razie lód można wykorzystać, gdy na Księżycu wyląduje misja załogowa, mająca pozostać tam przez dłuższy czas. Wróćmy do U-2. Kilka dni po lądowaniu robot wyłącza systemy operacyjne i hibernuje się na czas swojej pierwszej księżycowej nocy. Budzi się 29 stycznia 2019 roku. Wszystkie przyrządy działają jak należy. Łazik pokonuje 119 metrów podczas swojego pierwszego pełnego dnia księżycowego. Jeden dzień księżycowy odpowiada mniej więcej 14 dniom na Ziemi. Tyle samo trwa księżycowa noc. W ciągu dnia przemieszcza się i eksploruje, w nocy się wyłącza. Tak wygląda rutyna pracy kosmicznego robota. 8 dnia księżycowy U-2 natrafia na coś niezwykłego. To odkrycie sprawia, że naukowcy z miejsca odkładają na bok wszelkie dotychczasowe plany związane z misją. Od teraz starają się dociec, co dokładnie odkrył robot. Z początku ten księżycowy dzień nie różni się niczym od pozostałych. Zaczyna się 25 lipca, gdy łazik zaczyna przemierzać obszar pokryty malutkimi kraterami uderzeniowymi. Praca U-2 jest monitorowana i wspierana przez ekipę kierowców z Pekińskiego Centrum Kontroli Kosmicznej. 28 lipca 2019 roku zespół przygotowuje się do wyłączenia łazika na południową drzemkę. Słońce jest wysoko na niebie. To oznacza silne promieniowanie i niezmiernie wysokie temperatury, które mogą uszkodzić maszynę.
Zanim wyłączą zasilanie U2, naukowcy przeglądają zdjęcia wykonane z głównego aparatu robota i nagle widzą coś zdumiewającego. Mały krater wypełniony substancją wyróżniającą się zdecydowanie na tle otoczenia. Badacze nie są w stanie zidentyfikować tej dziwnej substancji o konsystencji żelu, dlatego wysyłają łazik, by sprawdził to tajemnicze znalezisko. U2 ostrożnie zbliża się do krateru, by zbadać barwną materię. Maszyna wykorzystuje specjalny sprzęt wychwytujący światło odbijane od jej powierzchni. Naukowcy liczą, że w ten sposób poznają strukturę nieznanego materiału. Niestety, ponad rok charakter barwnego znaleziska pozostaje tajemnicą. Nic więc dziwnego, że zarówno samo odkrycie, jak i to, że z początku nie publikowano żadnych zdjęć znaleziska, rozpaliły ciekawość ludzi na całym świecie. Jedyna dostępna notka na temat tajemniczego materiału opisywała go jako różnobarwny, lśniący żel. Bardzo nietypowe dla pokrytej pyłem wysuszonej powierzchni Księżyca. W końcu jednak udaje się rozwikłać tę zagadkę. Badacze przeanalizowali informacje pozyskane ze sprzętu łazika. Tak jak się spodziewali, okazało się, że substancja powstała ze skały zielonkawej, lśniącej brekcji o wielkości nie większej niż 51 na 15 cm. Brekcja to taka geologiczna wersja galaretki z owocami w środku. Roztopiona przypomina szkło. Składa się z ostrych fragmentów innych skał scementowanych ze sobą za pomocą kredowego spoiwa. Próbka znaleziona na niewidocznej stronie Księżyca składa się z mieszanki różnych minerałów. Głównym z nich jest rodzaj krzemianu, jednego z najpowszechniejszych materiałów występujących w skorupach Księżyca i Ziemi. Odłamek zawiera też fragment szkła, co mogłoby sugerować, że powstał w wyniku erupcji wulkanu. Sęk w tym, że aktywność wulkanów na Księżycu ustała ponad 3 miliardy lat temu. Dlatego też naukowcy są niemal pewni, że można odrzucić taką hipotezę. Materiał mógł powstać w wyniku uderzenia potężnego asteroidu, komety lub meteorytu w powierzchnię Księżyca. W momencie zderzenia temperatura osiągnęła taką wysokość, że potężne skalne pokłady stopiły się w mgnieniu oka. Niektóre rozgrzane kawałki skalne dostygły gwałtownie i tak powstało szkło. Pozostałe nagromadziły się w kraterze uderzeniowym i stygły znacznie wolniej, tworząc nową skałę. Substancja prawdopodobnie nie powstała w kraterze von Karmana, ale w niedalekich kraterach Finsena i Aldera. Zagłębienie, w którym łazik znalazł kolorową substancję, miało szerokość zaledwie 2 metrów. To znaczy, że krater powstał w wyniku uderzenia obiektu nie większego niż 2,5 cm, ale to za mało, żeby uformował się tak duży kawał brekcji. Co ciekawe, materiał przypomina próbki zebrane przez astronautów NASA podczas misji z programu Apollo. Jedna z nich to zlepek ciemnych, pokruszonych odłamków minerałów, zawierający fragment czarnego, błyszczącego szkła. Nie mamy jednak pewności, czy próbka NASA i materiał odkryty przez U2 to taka sama substancja. Gdy łazik robił zdjęcia i pomiary, było dość ciemno. Jakość obrazu nie jest najlepsza. Eksperci tłumaczą też, że chińska misja eksploruje niezbadany dotąd rejon Księżyca. To znaczy, że nie ma materiału porównawczego z tamtego obszaru, by zestawić go z zielonkawą, lśniącą substancją odkrytą przez U2. Jeśli jednak ich przypuszczenia się potwierdzą, może się okazać, że odwrócona strona Księżyca ma więcej wspólnego z jego widoczną stroną niż przypuszczaliśmy. Ale co jest tak wyjątkowego w tej mrocznej stronie naturalnego satelity ziemskiego i dlaczego nie możemy jej zobaczyć? Dzieje się tak za sprawą zjawiska zwanego obrotem synchronicznym. Księżyc, jedyny naturalny satelita Ziemi, wykonuje pełen obrót wokół własnej osi w ciągu 27 dni. Tyle samo potrzebuje, by okrążyć naszą planetę. Dlatego właśnie z Ziemi widoczna jest zawsze ta sama jego strona, a dokładnie 59% powierzchni Księżyca jest widoczne dla człowieka. To oznacza, że w wybranym czasie w roku możemy podejrzeć odrobinę tej nieznanej strony.
Niewidoczna strona różni się pod wieloma względami od tej zwróconej ku Ziemi. Nie znajdziemy tam dużych, ciemnych plam, takich jak te, które widać na Księżycu w nocy. Te plamy to bazaltowe równiny określane mianem mórz księżycowych. Powstały w wyniku pradawnych wybuchów wulkanów jakieś 3-4 miliardy lat wstecz. Zamiast równin, powierzchnię odwróconej strony pokrywają niezliczone kratery i wysokie góry. Skąd tak wielka różnica? Jedna z teorii zakłada, że jest to efekt zderzenia. Według naukowców miliardy lat temu Ziemia zderzyła się z drugą planetą lub innym potężnym ciałem niebieskim. Następnie odłamki powstałe w wyniku zderzenia trafiły w to, co później uformowało Księżyc Ziemi. Dlatego właśnie krajobraz naturalnego satelity jest tak odmienny po dwóch jego stronach. Nowsza teoria sugeruje, że na stronie zwróconej ku Ziemi panuje wyższa temperatura z powodu ciepła emitowanego przez naszą planetę. W okresie, w którym dochodziło do erupcji księżycowych wulkanów, na niewidocznej stronie było jeszcze zimniej, dlatego znajdujące się tam minerały stygły i twardniały szybciej. Utworzyły warstwę ochronną osłaniającą wnętrze księżyca przed meteorytami, ale każde uderzenie takiego ciała pozostawiało po sobie olbrzymi krater. Tymczasem po widocznej stronie skorupa Księżyca była znacznie delikatniejsza i nieporna, dlatego każde uderzenie meteorytu powodowało wyciek lawy. Po zastygnięciu lawa pokryła powstałe kratery. Mimo że niewidoczną stronę określa się mianem ciemnej, w rzeczywistości do obu stron dociera porównywalna ilość światła. Widoczna strona zdaje się nieco jaśniejsza, ale to kwestia blasku pochodzącego z Ziemi. Człowiek jest zainteresowany badaniem odwróconej strony Księżyca z dwóch powodów. Po pierwsze, naturalny satelita jest przeszkodą blokującą wiele fal radiowych wysyłanych z Ziemi. Gdyby dało się umieścić stację radiową i teleskopy optyczne po ciemnej stronie, zyskalibyśmy dostęp do potężnej ilości danych. Problem zakłóceń zostałby więc rozwiązany. Co więcej, teleskopy byłyby osłonięte przed światłem dziennym dochodzącym z Ziemi, a umieszczając je wewnątrz kraterów, zabezpieczylibyśmy sprzęt przed promieniowaniem słonecznym. W ten sposób astronomowie zyskaliby doskonały, jasny obraz odległych obszarów wszechświata. Poza tym naukowcy wierzą, że na odwróconej stronie Księżyca znajdują się potężne pokłady Helu-3. Pole magnetyczne Ziemi chroni naszą planetę przed wiatrami solarnymi, które przenoszą ten gaz, ale Księżyc nie ma takiej osłony, dlatego eksperci sądzą, że to idealne miejsce do wydobywania tego rzadkiego izotopu. Cenny pierwiastek mógłby być później wykorzystywany jako paliwo do reaktorów fuzji jądrowej. Stąpasz po powierzchni Księżyca. To dziwne uczucie. Zdecydowanie czujesz się tu lżejsze, a chodzenie jest łatwiejsze. Postanawiasz przetestować coś, o czym zawsze marzyłeś. Podskakujesz na naturalnym satelicie Ziemi. I nawet pomimo nieporęcznego kombinezonu kosmicznego, dosłownie wylatujesz w przestrzeń. W każdym razie kontynuujesz swój spacer po powierzchni Księżyca, gdy nagle czujesz coś dziwnego. Grunt pod twoimi stopami porusza się? Jakby na Księżycu właśnie rozpoczęło się trzęsienie. Ale to przecież niemożliwe. A może jednak? O dziwo, przeczucie tym razem cię nie zawiodło. Trzęsienia naprawdę zdarzają się na Księżycu. W rzeczywistości istnieją 4 rodzaje trzęsień Księżyca, które są wystarczająco silne, aby można je było wykryć z dużej odległości. Są na przykład głębokie trzęsienia występujące niemal 700 km pod powierzchnią. Są też uderzenia meteoroidów. Trzęsienia termiczne występują, gdy zamarznięta skorupa Księżyca rozszerza się. Dzieje się tak, kiedy poranne słońce oświetla satelitę po trwającej 2 tygodnie księżycowej nocy. Są też płytkie trzęsienia księżycowe. Tylko one przypominają te na naszej planecie. Płytkie trzęsienia powstają 20 do 30 km pod powierzchnią. Są najsilniejsze i najniebezpieczniejsze. W latach 1972-77 sejsmiczne urządzenia pomiarowe Apollo zarejestrowały 28 takich trzęsień, a niektóre z nich mierzyły więcej niż 5 w skali Richtera. Na Ziemi takie trzęsienie jest wystarczająco silne, aby popękał tynk na ścianach, a ciężkie meble zmieniły położenie. Dodatkowo płytkie trzęsienia Księżyca są bardzo długie w porównaniu z ziemskimi.
Gdy już się rozkręcą, mogą trwać nawet do 10 minut. Przeciętne trzęsienie Ziemi trwa zazwyczaj od 10 do 30 sekund. Naukowcy wciąż nie są pewni, co powoduje płytkie trzęsienia Księżyca, a nawet gdzie dokładnie występują. Jedna z teorii zakłada, że takie trzęsienia zdarzają się na obrzeżach dużych, stosunkowo młodych kraterów, które prawdopodobnie osuwają się od czasu do czasu. Co ciekawe, Księżyc i Ziemia nie są jedynymi miejscami, gdzie występują trzęsienia. Naukowcy zarejestrowali drżenia, wibracje i wstrząsy również w innych regionach naszego Układu Słonecznego. Weźmy na przykład Merkurego. Kilka lat temu astronomowie odkryli, że ta planeta się kurczy i właśnie dlatego wydaje się być aktywna sejsmicznie. Albo Wenus, która jest pod tym względem zagadką dla ekspertów. W tej chwili Wenus nie ma płyt tektonicznych i być może nigdy ich nie miała. Ale na jej powierzchni są fałdy i uskoki, które sugerują, że kiedyś były tam płyty tektoniczne. Z drugiej strony te formacje mogły pojawić się z powodu innych procesów, na przykład aktywności wulkanicznej. Ale nawet jeśli nie zaobserwowaliśmy żadnych trzęsień na Wenus, naukowcy wierzą, że mogliby je wykryć, ponieważ wibracje wydają się przemieszczać w gęstej atmosferze planety. A teraz Mars. Wiemy na pewno, że ta planeta jest aktywna sejsmicznie. Lądownik NASA umieścił sejsjometr na powierzchni czerwonej planety i w 2019 roku udało mu się zmierzyć pierwsze marsjańskie trzęsienie Ziemi. Po tym wydarzeniu lądownik nadal rejestrował trzęsienia. Jednak były one tak słabe, że gdyby zdarzyły się na naszej planecie, zostałyby całkowicie przykryte szumem tła generowanym przez ziemskie oceany. Ale ciało niebieskie nie musi być pełnoprawną planetą, aby mieć aktywną tektonikę. Weźmy Plutona. Ta planeta karłowata jest obecnie aktywna geologicznie. Gdy w 2014 roku sonda kosmiczna NASA New Horizons przelatywała przez system Plutona, zarejestrowała złożone cechy geologiczne tej planety. Naukowcy doszli do wniosku, że na Plutonie mogą występować trzęsienia, gdy jego ocean ciekłej wody zamarza i rozmarza pod lodową skorupą. Księżyce Jowisza, Io oraz Europa, jak również księżyce Saturna, Tytan i Enceladus są również aktywne geologicznie, pomimo swoich małych rozmiarów. Znajdują się na nich wulkany i gejzery wody, a być może nawet podpowierzchniowy ocean. A teraz wróćmy na Ziemię. Założę się, że nie znasz tych ciekawostek dotyczących trzęsień na naszej rodzimej planecie. Istnieje takie miejsce na Ziemi, gdzie zdarza się aż 90% wszystkich trzęsień. Jest nazywane pierścieniem ognia i rozciąga się wokół Oceanu Spokojnego, od Nowej Zelandii aż do Ameryki Południowej. Dla mnie to wygląda bardziej jak podkowa niż pierścień. W każdym razie eksperci twierdzą, że te niezliczone trzęsienia Ziemi są spowodowane obfitością wulkanów w tym regionie i ciągłym ruchem płyt tektonicznych. Każdego roku na Ziemi zdarza się około 500 000 trzęsień. Ale wiele z nich zachodzi bardzo, bardzo głęboko w skorupie ziemskiej. I tylko specjalne urządzenia mogą je wykryć. Odczuwamy około 20% trzęsień, a pośród nich tylko 100 powoduje przeszkody. Największe zarejestrowane trzęsienie Ziemi wystąpiło w Chile w maju 1960 roku. Miało magnitudę 9,5 w skali Richtera. Było naprawdę niszczycielskie. Podczas tego trzęsienia sejsmografy wykryły i zarejestrowały fale sejsmiczne, które przemieszczały się po całym świecie. Wstrząsały one planetą przez wiele dni. Jeśli chodzi o najpotężniejsze trzęsienie w USA, miało ono siłę 9,2 i zdarzyło się na Alasce. Swoją drogą Alaska, obok Kalifornii, jest najbardziej narażonym na trzęsienia stanem w USA i jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów na świecie. Trzęsienia o magnitudzie 7 występują tam prawie co roku. Bardzo silne trzęsienie może skrócić długość dnia na całej Ziemi. NASA twierdzi, że te wystarczająco potężne są w stanie przesunąć oś naszej planety, a tym samym zmienić długość dnia. Oczywiście nie zauważysz tego, ponieważ ta zmiana jest mierzona w mikrosekundach, a mikrosekunda to 1 000 000 część sekundy.
Naukowcy uważają, że trzęsienie Ziemi na Sumatrze o sile 9,1, które miało miejsce w 2004 roku, skróciło dzień o 6,8 mikrosekundy. Nawet najlepsi specjaliści nie są w stanie przewidzieć trzęsienia. Głównie dlatego, że wywołujące je mechanizmy znajdują się niezwykle głęboko pod powierzchnią. Jednak w dzisiejszych czasach ludzie nauczyli się, jak określić bardziej precyzyjne ramy czasowe, kiedy może to nastąpić. Trzęsienia Ziemi mogą być wywoływane przez wybuchy wulkanów lub na przykład uderzenia meteorów, ale większość z nich jest spowodowana ruchami płyt tektonicznych naszej planety. Powierzchnia Ziemi składa się z 15 do 20 stale poruszających się płyt. Podczas ich przesuwania wzrasta ciśnienie, a to może sprawić, że skorupa planety pęknie. San Francisco przesuwa się w kierunku Los Angeles właśnie w tej chwili. Prędkość tego ruchu to około 5 cm na rok. To podobne tempo, w jakim rosną twoje paznokcie. Dzieje się tak dlatego, że dwie strony uskoku San Andreas, czyli uskoku kontynentalnego w rejonie Kalifornii, rozciągającego się na długości 1200 km, przesuwają się obok siebie. Tak więc za kilka milionów lat Los Angeles i San Francisco będą sąsiadami. Jeziora, stawy i kanały stają się nieco cieplejsze i zaczynają wydzielać niemiły zapach przed trzęsieniem ziemi. To dlatego, że podczas przesuwania się płyt tektonicznych uwalniają się gazy. Większość zwierząt rejestruje te znaki i zmienia swoje zachowanie. Na przykład naukowcy zauważyli, że przed trzęsieniem we Włoszech w 2009 roku z tego rejonu całkowicie zniknęły ropuchy. Ale gdy tylko klęska żywiołowa się skończyła, powróciły. Nawet po zakończeniu trzęsienia ziemi możesz nadal widzieć wodę chlupoczącą w basenie. Nie ma się czym martwić. Jest to zjawisko zwane sesz. Woda może falować jeszcze przez wiele godzin po zakończeniu trzęsienia. Na przykład basen na Uniwersytecie Arizony stracił w ten sposób trochę wody w wyniku trzęsienia w Meksyku, które miało miejsce 2000 km dalej. 27 lutego 2010 roku w Chile rozpoczęło się potężne trzęsienie ziemi. Mierzyło ono 8,8 w skali Richtera. W rezultacie skorupa ziemska w tym regionie została rozerwana tak dramatycznie, że miasto o nazwie Conception przesunęło się o 3 metry na zachód. Inne trzęsienie spowodowało, że najwyższa góra świata, Everest, skurczyła się o 2,5 cm. Stało się to w 2015 roku, kiedy trzęsienie o magnitudzie 7,5 spowodowało zmniejszenie rozmiarów kilku himalajskich gór. Według japońskich wierzeń trzęsienia ziemi są powodowane przez namazu, gigantycznego suma, który żyje zanurzony w błocie pod wyspami japońskimi. Kiedy ryba miota się w wodzie, powoduje aktywność sejsmiczną. Starożytni Grecy byli pewni, że potężny bóg morza, Posejdon, wywoływał trzęsienia ziemi, uderzając trójzębem o dno. Według mitologii hinduskiej 8 słoni utrzymuje ziemię w miejscu. Słonie balansują na grzbiecie ogromnego żółwia, stojącego na zwojach jeszcze większego węża. I za każdym razem, gdy któreś z tych zwierząt się poruszy, następuje trzęsienie ziemi. Jest ciemno, dochodzi druga w nocy. Wychodzisz na dwór i wlepiasz wzrok w niebo. Oto jest! Jasny księżyc w pełni. Zapewne zdaje ci się, że sporo wiesz o naszym naturalnym satelicie, ale pozwól, że zapytam, jak się uformował? No właśnie, tego nie wie nikt. Ale oczywiście są różne teorie. Najpopularniejsza z nich, zwana teorią wielkiego zderzenia, zakłada, że srebrny glob powstał w wyniku kolizji Ziemi z inną planetą. Ten drugi obiekt musiał być mniejszy od naszego kosmicznego domu w przybliżeniu wielkości Marsa, a samo zderzenie miało prawdopodobnie miejsce około 4,5 miliarda lat temu. Zgodnie z inną hipotezą, zwaną teorią przechwycenia, Księżyc był kiedyś asteroidą lub jakimś innym wędrującym ciałem, które narodziło się poza naszym Układem Słonecznym. Przelatując w pobliżu Ziemi, zadziałała grawitacja naszej planety i przyciągnęła zagubionego kosmicznego wędrowca. Ale i tu jest pewna nieścisłość. Ziemia i Księżyc wykazują daleko idące podobieństwa izotopowe i chemiczne. Muszą więc mieć wspólną historię, co oznacza, że Księżyc nie mógł powstać gdzie indziej.
Inni eksperci uważają, że w pewnym momencie odległej przeszłości Ziemia wirowała tak szybko, że część jej materiału po prostu się oderwała. Wkrótce fragment ten zaczął krążyć wokół naszej planety i w ten sposób na niebie zawitał Księżyc. Ale znów pojawia się problem. W tym przypadku minerały oraz ich proporcje występujące na Księżycu musiałyby być takie same jak na Ziemi. A są drobne różnice. Księżyc jest na przykład bogatszy w te, które szybko tworzą się w wysokich temperaturach. Jest jeszcze jedna hipoteza, chyba najmniej ekscytująca. Zakłada, że srebrny glob mógł po prostu ukształtować się wraz z Ziemią podczas narodzin naszej planety. No nie wiem. Jednak dziś umysły astronomów zaprząta inne palące pytanie. Czy Księżyc jest rzeczywiście naszym satelitą, czy może są to dwie bliźniacze planety? Srebrny glob jest stosunkowo duży w zestawieniu z naszą planetą. Stanowi plus minus 1/4 wielkości Ziemi. Dlatego niektórzy eksperci określają ten kosmiczny układ jako podwójną planetę. Na ile jest to zgodne z faktami? Jeśli chcemy się tego dowiedzieć, musimy podać definicję słowa planeta. Według Międzynarodowej Unii Astronomicznej planeta to ciało kosmiczne, które krąży wokół Słońca. Jest dość masywne, aby mieć prawie okrągły kształt, co zawdzięcza swojej grawitacji. Natomiast przestrzeń wokół jego orbity jest czysta. A co z satelitą? Jest to obiekt w przestrzeni kosmicznej, który krąży wokół większego ciała niebieskiego. W przypadku systemu Ziemia-Księżyc środek ciężkości, zwany barycentrum, znajduje się wewnątrz Ziemi. Dlatego nie możemy powiedzieć, że żyjemy w układzie podwójnym planet. Zgodnie z definicjami, Księżyc jest naszym naturalnym satelitą. A teraz wróćmy do przeszłości, powiedzmy 3 lub 4 miliardy lat wstecz. Nawet jeśli Księżyc nie był planetą, najpewniej posiadał pełnoprawną atmosferę. Wytworzyła się ona w czasach, gdy potężne erupcje wulkaniczne wstrząsały srebrnym globem. Gazy rozprzestrzeniały się po całej powierzchni, a działo się to tak szybko i intensywnie, że nie były w stanie ulotnić się w przestrzeni kosmicznej. Wówczas powierzchnia Księżyca pokryta była nieckami wypełnionymi bazaltem. Wyobraźcie sobie ogromne pióropusze płaszcza pęczniejące wysoko i wybuchające lawą, która spływała strumieniami. Tak właśnie uformowały się bazaltowe niecki na powierzchni srebrnego globu. W pewnym momencie w ręce naukowców trafiły próbki przywiezione z Księżyca. Odkryli, że tamtejsza lawa zawiera nie tylko tlenek węgla i siarkę, ale także ślady wody. Dzięki tym próbkom specjalistom udało się oszacować ilość gazu, który wzniósł się i uformował atmosferę. Najgrubsza w swojej historii była około 3,5 miliarda lat temu i w tej formie istniała przez jakieś 70 milionów lat. A potem, bach, przepadła! Co ciekawe, kiedy Księżyc miał atmosferę, znajdował się 3 do 10 razy bliżej naszej planety. Jedna z symulacji komputerowych sugeruje nawet, że mógł być aż 19 razy bliżej niż jest teraz. Odległość między srebrnym globem a naszą planetą mogła więc wynosić zaledwie 20 tysięcy kilometrów. Dziś jest to trochę ponad 384 tysiące kilometrów. Dlatego w przeszłości Księżyc wyglądał na dużo, dużo większy. Niestety w tamtych czasach nie było nawet dinozaurów, które mogłyby podziwiać ten widok. Obecnie atmosfera Księżyca w zasadzie nie istnieje, tak jest cienka. I właśnie dlatego nasz satelita nie potrafi bronić się przed meteorytami, w konsekwencji czego jego powierzchnia usiana jest kraterami. Dla porównania, na naszej planecie znajduje się 190 zidentyfikowanych kraterów uderzeniowych. Wiele z nich kryje się pod szatą roślinności lub pod wodą. W przypadku Księżyca natomiast liczba ta jest o wiele większa, konkretnie kilka milionów. Dodatkowo jakieś 5 tysięcy z nich ma aż 20 km średnicy. A ponieważ Księżyc nie jest tak aktywny sejsmicznie jak Ziemia, kratery te, podobnie jak inne pradawne formacje, od tysięcy lat są w doskonałym stanie. Księżyc jest najjaśniejszym obiektem na nocnym niebie, jednak w rzeczywistości jego powierzchnię spowija ciemność, gdyż współczynnik odbicia naszego naturalnego satelity jest nieco wyższy niż asfaltu. Pewnie wiecie, że przyciąganie grawitacyjne Księżyca powoduje pływy na naszej planecie, sprawiając, że poziom wód w oceanach podnosi się zarówno po stronie najbliższej satelicie, jak i tej najbardziej oddalonej. Ale to nie wszystko. Księżyc spowalnia również ruch obrotowy Ziemi. Zjawisko to znane jest jako hamowanie pływowe. Zwiększa ono długość dnia na naszej planecie o nieco ponad 2 milisekundy na 100 lat. Księżyc też oddala się od Ziemi, a dzieje się to w takim samym tempie, w jakim rosną nam paznokcie, czyli około 3,5 cm na rok.
Jeśli pewnego dnia Srebrny Glob odpłynie w kosmiczną otchłań, nastaną ciężkie czasy dla naszej planety. Bez stabilizujących sił grawitacyjnych Księżyca nachylenie Ziemi zaczęłoby się zmieniać w szalony sposób. Od jego zupełnego braku, co położyłoby kres porom roku, do ekstremum w drugą stronę, skutkującego krytyczną pogodą. Mimo że powierzchnia Srebrnego Globu pozostaje raczej uśpiona, trzęsienia Ziemi o małej sile się zdarzają. Jedna z teorii sugeruje, że dochodzi do nich, ponieważ Księżyc się kurczy, co z kolei jest związane z ochładzaniem się jego wnętrza. Naukowcy twierdzą, że na przestrzeni kilkuset milionów lat średnica naszego satelity zmniejszyła się o 45 metrów. Aby to lepiej zobrazować, wyobraźcie sobie winogrono zmieniające się w rodzynkę. Malejąc, marszczy się. To samo dzieje się z Księżycem. Kurczy się i marszczy. Jednak w przeciwieństwie do winogron, nasz satelita nie ma elastycznej skóry. Jego powierzchnia jest twarda, ale też krucha. Zatem gdy Księżyc się zmniejsza, skorupa pęka i łamie się, a jej fragmenty wywierają presję na sąsiednie. Chcecie poznać jeszcze jedną ciekawostkę na temat Księżyca? Ostatnie badania dowiodły, że ma ogon i co miesiąc owija się wokół naszej planety jak szalik. Ten smukły element składa się z milionów atomów sodu, a nasza planeta regularnie przez niego przelatuje. Uderzenia meteorów wysadzają te atomy sodu z Księżyca w przestrzeń kosmiczną. Przez kilka dni w miesiącu Srebrny Glob znajduje się pomiędzy Słońcem a naszą planetą. Wtedy właśnie grawitacja ziemska wyłapuje ten sodowy ogon, który oplata atmosferę naszej planety. Ale bez obaw, księżycowy ogon jest całkowicie nieszkodliwy. Pozostaje również niewidoczny dla ludzkiego oka. Jest 50 razy cieńszy niż to, co możemy zobaczyć. Jednak podczas tych rzadkich dni teleskopy o dużej mocy dostrzegają jego słabą, żółtawą poświatę na niebie. Ogon wygląda jak błyszcząca plama o średnicy 5 razy większej od średnicy Księżyca w pełni. I najbardziej szokująca informacja, 2 lub 3 lata temu pewna asteroida została wciągnięta na orbitę Ziemi i zaczęła podróżować wokół naszej planety. Mimo że była nie większa od przeciętnego samochodu, wydarzenie stało się epokowe. Z ponad miliona asteroid, o których wiedzą astronomowie, była dopiero drugą, która okrążyła naszą planetę. Nazwana 2020 CD3 była naszym tymczasowym mini-księżycem. Asteroida nie zagościła jednak długo w naszych skromnych progach. Podążała po przypadkowej orbicie i powoli odpływała w przestrzeń. Tymczasowo uchwycone obiekty, takie jak 2020 CD3, należą do rzadkości. Muszą mieć określony kierunek i prędkość, aby zostały wyłapane przez ziemskie przyciąganie grawitacyjne. W przeciwnym razie albo rozbijają się o planetę, albo lecą w innym kierunku. Powracający z misji Apollo astronauci twierdzili, że pył księżycowy, szary, piaskopodobny materiał pokrywający znaczną część powierzchni naszego satelity, pachniał i smakował, owszem, spróbowali go, jak proch strzelniczy. Tylko że składniki są zupełnie inne. W połowie to ditlenek krzemu powstały w wyniku uderzeń meteorytów. Kosmiczne odłamki spadają na powierzchnię Srebrnego Globu z niebotyczną prędkością. Wow! A towarzysząca temu wysoka temperatura stapia księżycową glebę w szkło. Z kolei występujące w następstwie wstrząsy uderzeniowe od razu je roztrzaskują, przez co tworzy się szary i lepki pył. Pozostałe składniki pyłu naszego satelity to minerały, takie jak żelazo, wapń i magnez. Tymczasem tradycyjny proch strzelniczy składa się głównie z saletry, węgla i siarki. Innymi słowy, pył księżycowy nie powinien pachnieć jak proch strzelniczy, ale jakimś cudem jest inaczej. Ponadto, gdy astronauci przywieźli na Ziemię jego próbki, nie czuli żadnego aromatu. Właściwości te można wytłumaczyć swoistym podobieństwem pyłu księżycowego do piasków ziemskich pustyń, na przykład Sahary. Jest to ekstremalnie suche i jałowe miejsce. Gdy weźmiemy tam głęboki wdech, nie poczujemy nic. Ale jeśli na pustyni wystąpią opady deszczu, powstała wilgoć uwolni najrozmaitsze wonie dotychczas uwięzione w suchych piaskach. Podobnie mogło być z pyłem księżycowym. Przebywający na Srebrnym Globie astronauci nie czuli żadnego zapachu, przecież mieli na sobie skafandry, ale gdy wnieśli próbki pyłu na pokład modułu lądującego, zaczął wydzielać swój aromat wskutek kontaktu z wilgocią powietrza. Innym powodem mogła być reakcja pyłu księżycowego na wiatr słoneczny. Zjonizowane cząsteczki słoneczne opadają na gołą powierzchnię księżyca i tam już zostają.
Atmosfera naszego satelity nie jest zbyt gęsta, by uchronić jego grunt przed tymi jonami. Dlatego swobodnie tam osiadają. Są bardzo lekkie i mogą odlecieć albo na swój sposób wyparować w wyniku najlżejszego nawet muśnięcia. Gdy astronauci wnieśli próbki pyłu na pokład modułu lądującego, cząsteczki te mogły zostać wprawione w ruch i wydzielać specyficzny zapach. To wyjaśniałoby również, dlaczego próbki nie zachowały swojego aromatu po powrocie na Ziemię. Ponieważ cząsteczki pyłu są tak lekkie, najpewniej spadły z próbek jeszcze w lądowniku. A gdy te zostały umieszczone w szczelnych pojemnikach, jonów już nie było, albo było ich bardzo niewiele. Inne wytłumaczenie może być takie, że pojemniki wcale nie były szczelne. Pył księżycowy to zasadniczo malutkie kryształki o bardzo ostrych krawędziach. Mogły one zarysować pokrywy, w wyniku czego do środka dostało się powietrze i wilgoć, a zjonizowane cząsteczki zwyczajnie uleciały ze zamknięcia. Uczeni sądzą, że powinni przeanalizować strukturę tego pyłu na samym Księżycu, żeby jak najlepiej poznać jego właściwości. Na powierzchni naszego satelity znajdują się tysiące kraterów uderzeniowych, ale jeden z nich przykuł szczególną uwagę naukowców. Jak się okazało, nie był to krater, a tuba. Mogła ona być wejściem do podziemnego systemu jaskiń. Uczeni odkryli specyficzny wzorzec echa, który sugerował pustą przestrzeń kryjącą się poniżej. W okolicy odkryli więcej podobnych schematów. Niewykluczone zatem, że takich księżycowych tub może być więcej, ale ta konkretna była na tyle duża, że bez problemu pomieściłaby całe boisko piłkarskie. Badacze uważają, że pod powierzchnią Księżyca może leżeć istna geologiczna kraina czarów i mogłaby posłużyć za schronienie dla astronautów lądujących na satelicie, a nawet za przystań kolonii księżycowej. Ze względu na panujące na srebrnym globie warunki, jeszcze nikt nie przebywał tam dłużej niż 3 dni. Wysoka amplituda temperatur, rzadka atmosfera czy brak pola magnetycznego, które ochroniłoby formy życia przed promieniowaniem czy wiatrem słonecznym, przed tym wszystkim astronautów bronią skafandry. Ale to zabezpieczenie nie wystarczy na zbyt długo. Co innego, tuby lawowe. Zastygający strumień lawy staje się twardą skorupą, która potem gęstnieje i tworzy nad nią stabilną warstwę. Sama lawa jeszcze przez jakiś czas płynie, ale gdy się zatrzyma, jej koryto może się opróżnić. Tak właśnie powstają tuby lawowe. Na naszej planecie również one występują, ale nie są tak duże jak te na Księżycu. W 1178 roku co najmniej 5 ludzi z Anglii twierdziło, że widzieli, jak Księżyc rozdwajał się w swej górnej części, przyjmując wówczas kształt półksiężyca. Gdy szczelina się poszerzała, zaczął dobywać się z niej ogień, który jeden z rejestrujących to wydarzenie mnichów opisał jako płonącą pochodnię wypluwającą ogień, rozgrzane węgielki i iskry. Potem nasz satelita zaczął się przemieszczać i pulsować. Wkrótce wszystko ustało, a Księżyc zrobił się nieco ciemniejszy. Zjawisko to przez długi czas pozostawało bez echa. Uczeni zainteresowali się nim dopiero w połowie XX wieku. Badacze przestudiowali 12-wieczne zapiski i doszli do wniosku, że dotyczą one krateru o średnicy około 22 km. Tak ogromny otwór mógł pozostawić jedynie pokaźnych rozmiarów meteoryt. Szczegółowe badania wykazały, że, jak na astronomiczne standardy, było to dość niedawne zdarzenie. Mogło mieć miejsce 800 lat temu. Jednak w takiej sytuacji na Ziemię opadłyby miliony odłamków tej asteroidy i ówcześni mieszkańcy naszej planety podziwialiby zjawiskowy deszcz meteorytów. Byłby bardzo jasny i z pewnością zostałby skrupulatnie opisany w archiwach. Jednak nic takiego nie odnotowano. Co więcej, wielu uczonych twierdzi, że krater ten wcale nie jest tak młody, jak się wydaje. Najpopularniejsza hipoteza mówi, że może mieć od 1 do 10 milionów lat. Jeśli miałby powstać przed 8 stuleciami, fragmenty powierzchni Księżyca w jego wnętrzu oraz te znajdujące się w pobliżu byłyby wciąż ciepłe od zderzenia. Najbardziej realny scenariusz wydarzeń z 1178 roku jest taki, że ludzie mieli ogromne szczęście podziwiać asteroidę wpadającą w atmosferę Ziemi, gdzie spłonęła. Widok ten musiał zapierać dech w piersi, szczególnie, że pod odpowiednim kątem asteroida mogła rzeczywiście wyglądać jak eksplodujący księżyc. To wyjaśniałoby też, dlaczego świadków tego zjawiska było tak niewielu. Najlepsze miejsce do jego podziwiania miało szerokość zaledwie kilku kilometrów. Nie tak dawno temu na powierzchni Księżyca nieoczekiwanie odkryto cząsteczki wody i tlenu. Życiodajny płyn mógł trafić na naszego satelitę za sprawą asteroid uderzających w jego powierzchnię.
Wiele z nich mogło zawierać cząsteczki H2O, które po zderzeniu zostały na Księżycu w znikomych ilościach. Nie ma jednak co otwierać szampana, bo nawet Sahara ma w sobie więcej wody niż cały srebrny glob. Tlen również jest na nim obecny w postaci oddzielnych cząsteczek swobodnie unoszących się w jego rzadkiej atmosferze, ale i tak nie można tam oddychać. Gaz ten trafił na Księżyc za sprawą wiatrów słonecznych. Fale energii przemierzają kosmos z ogromną prędkością, zrywają tlen z górnej warstwy atmosfery Ziemi i niosą go dalej. Ostatecznie wiatr ten wraz z cząsteczkami tlenu osiada na Księżycu. Wtedy dzieje się coś niesamowitego. Nasz satelita zaczyna rdzewieć. Regolit jest bardzo bogaty w żelazo, które w kontakcie z wiatrem i wodą naturalnie koroduje. Niektóre obszary Księżyca już teraz są lekko czerwonawe. To regiony z największym stężeniem tych cząsteczek. Jeśli proces ten będzie trwał dostatecznie długo, w odległej przyszłości nasz Księżyc będzie przypominał Marsa. Zrobi się pomarańczowo-czerwony. Owszem, charakterystyczna barwa Marsa powstała w wyniku korozji, która zaczęła się tysiące tysięcy lat temu, gdy jej krajobraz zdobiły jeszcze rzeki i morza, a atmosfera zawierała tlen. Innym, niecodziennym zjawiskiem są czerwono-błękitne światła na Księżycu. Występują w momentach, gdy nasz satelita przybiera kształt półksiężyca. Błyski te powstają niemal tak samo szybko jak błyskawice i w zasadzie tym właśnie są. Wyładowaniami energii elektrycznej wywołanymi przez siły pływowe. Powodują one, że w księżycowych skałach kumuluje się mechaniczne naprężenie. Może ono wytworzyć pole elektrostatyczne, które z kolei budzi błękitne rozbłyski zaskakujące wielu amatorów nocnego nieba. Jednak póki co nie odkryto żadnych śladów sera, ani księżycowych ciast. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę się zawiodłem. Pewnego dnia do prawie 8 miliardów mieszkańców Ziemi dotarły złe wieści. Niektórzy usłyszeli to w telewizji, a inni przeglądając media społecznościowe lub słuchając muzyki. Część osób odebrało zapowiedź we śnie. Tajemniczy głos wydał komunikat we wszystkich językach, żeby każdy mógł zrozumieć. Mam dla was dobrą i złą wiadomość. Zacznijmy od tej złej. Jesteście postaciami w filmiku na YouTubie. W waszym świecie Księżyc pęka na pół. Dla widzów będzie to jedynie hipotetyczna sytuacja, ale dla was te wydarzenia staną się rzeczywistością. Dobra wiadomość jest taka, że... Żartowałem, nie mam dobrych wieści, ale nie martwcie się, na Ziemi nie dojdzie do żadnej apokalipsy. No, może malutkiej. Życzę wszystkim miłego dnia. W pierwszej chwili cała populacja wpada w panikę. Dopiero po kilku dniach wszyscy się uspokajają. Może były to tylko zbiorowe halucynacje, a Księżyc pozostanie w jednym kawałku. Niestety, naukowcy właśnie dostrzegli zagrożenie. Ogromny meteoryt wynurza się z kosmicznych czeluści i pędzi prosto na nas. Jest super szybki i dość płaski, ale ma ostre krawędzie. Na szczęście przeleci kilka tysięcy kilometrów od naszej planety. Tyle, że na jego drodze stoi Księżyc. Meteoryt przelatuje przez sam środek jedynego naturalnego ziemskiego satelity. Przecina go, mija naszą planetę i znika w przestworzach. Oczy wszystkich ludzi zwrócone są w tej chwili na srebrny glob. Meteoryt przeciął go idealnie na pół. Delikatnie, czysto, wręcz mechanicznie. Co teraz? Czy Ziemia to przetrwa? Nasz naturalny satelita pęka na dwie równe połówki, ale na szczęście nie oddalają się one od siebie. Potężna siła grawitacyjna Księżyca przyciąga je ku sobie niczym magnes. Naukowcy są przekonani, że za kilka miliardów lat wróci do swojej pierwotnej formy. Najlepsze jest jednak to, że ludzie nie odczują żadnych zmian. Wszyscy na świecie zareagowali na te wieści z ulgą. Głos się pomylił. Wtem na horyzoncie pojawia się kolejny problem. Ogromny meteoryt w kształcie buta wynurza się z najgłębszych kosmicznych odmętów. Wchodzi do Układu Słonecznego i z niebywałą prędkością zmierza w stronę Ziemi. Kosmiczny but zderza się z jedną częścią Księżyca i odlatuje. Teraz satelita z pewnością się rozpadnie. Jedna z połówek została na orbicie, a druga leci prosto na nas. Fragmenty srebrnego globu spadają na Ziemię w formie deszczu meteorytów, ale nie jest tak źle, albowiem większość z odłamków spala się w atmosferze.
Praktycznie cała odłamana połówka rozpada się na orbicie naszej planety, tworząc pas skalnych obiektów. Ziemia przypomina teraz Saturna. Wirujące odłamki niszczą część sztucznych satelitów. Częściowo pada system komunikacji i internet. Przywrócenie stabilnego połączenia zajmuje ludziom lata. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna już nie istnieje. Na szczęście wszystkim astronautom udało się wrócić na Ziemię, zanim uderzyła w nich roztrzaskana połówka naturalnego satelity. Księżycowe odłamki krążą wokół planety, a na niebie świeci półksiężyca. Przez pierwsze kilka dni życie nie ulega jakimś poważniejszym zawirowaniom, ale konsekwencje odczuwają ci, którzy mieszkają na wybrzeżach. Do tej pory Księżyc oddziaływał na pływy. Krążył wokół Ziemi i sprawiał, że oceany przybierały owalny kształt. Przypływ pojawiał się w miejscach, które znajdowały się bliżej satelity, a odpływy po drugiej stronie. Ale teraz wszystko działa inaczej. Połowa Księżyca przyciąga mniej wody. Co prawda stracił część ciężaru i zaczął zbliżać się do Ziemi, ale jego siła grawitacyjna osłabła. Morskie ptaki, liczne gatunki ryb, żółwie i inne zwierzęta zamieszkujące nadmorskie tereny mogą nie przetrwać tych zmian. Ich naturalne instynkty powiązane z ruchem Księżyca pomagały im wybierać odpowiedni czas na szukanie pożywienia, rozmnażanie i lot na południe. Na przykład młode żółwiki czekają na silny poranny przypływ. Czołgają się do wody, ale fala ich nie dosięga. Nie mogą w porę schować się w oceanie i lądują na talerzu mew. Kraby nie mogą składać jaj, ponieważ odpływ zaczął się wcześniej niż zwykle. Wilki wpadają w szał, wyją głośno każdej nocy i nie mogą przestać. Cała fauna tego świata nie rozumie, co się dzieje. Ludzki organizm też odczuwa pewien dyskomfort. Wiele osób ma wysokie lub niskie ciśnienie krwi, a niektórym dokuczają okropne bóle głowy. Połowa Księżyca odmieniła cały ekosystem planety. Przystosowanie się do nowych warunków zajmie kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset lat. Mija kilka tygodni. Ludzie zauważają, że dni zrobiły się krótsze. Księżyc zawsze spowalniał obrót Ziemi, który trwał 24 godziny. Teraz planeta kręci się szybciej. Dzień i noc nastają wcześniej niż kiedyś. Obrót Ziemi wokół własnej osi przyspieszył, co skróciło dobę do 15 godzin. Ludzie cierpią na bezsenność albo nie mogą się dobudzić. Organizm potrzebuje czasu, by się do tego przyzwyczaić. Na całym świecie zmienia się harmonogram pracy. Wcześniej ludzie przychodzili do biura o 9 i wychodzili o 17. Teraz zaczynają pracę o 7 i kończą o 13. Mniej śpią i bardziej nad tym ubolewają. Skrócony czas pracy spowalnia postęp. Technologie przyszłości mają już 20-30-letnie opóźnienie. Stawki godzinowe pozostają takie same, a ludzie dostają niższe wypłaty za mniej przepracowanych godzin. Księżyc w swej normalnej formie stabilizował pogodę i klimat na planecie. Spójrzcie tylko na Marsa. Ma dwa małe księżyce. Krążą szybko wokół planety, a czerwona planeta obraca się wokół własnej osi. W rezultacie Marsa często nawiedzają silne wiatry, burze piaskowe i nawałnice z piorunami. Połówka Księżyca zbliżyła się do Ziemi i zakłóciła jej stabilny obrót. Spowodowało to zmiany w typowych dla danych pór roku temperaturach. W ciepłych miejscach robi się goręcej, a w zimnych regionach szaleją śnieżne zawieruchy. Zamiast słonecznej pogody pojawiają się krótkie, ulewne deszcze. Zwykła bryza może zamienić się w huragan, a małe fale w tsunami. Pory roku następują po sobie szybciej. Zimą jest zimniej, a latem cieplej. Inny niż dotychczasowy obrót planety wpływa na jej pole magnetyczne. Ponieważ kompasy i systemy nawigacyjne nie działają zbyt stabilnie, musimy ponownie obliczać, gdzie jest północ, a gdzie południe. Ptaki nie mogą przezimować na południu, bo nie wiedzą, jak tam dolecieć. Popsuł się ich wewnętrzny kompas. Mija kilkaset lat. Ludzie przyzwyczaili się już całkowicie do nowych warunków panujących na Ziemi. Wykształciły się nowe gatunki zwierząt i ryb. Ptaki znowu mogą orientować się na niebie z pomocą Księżyca. Gospodarka powróciła na dobre tory. Podwyższono stawki godzinowe, ludzie zaczęli się wysypiać, śpią minimum 5-6 godzin na dobę i pracują 4 do 5 godzin. Skrócone dni i noce wpłynęły również na branżę rozrywkową. Filmy trwają teraz godzinę, a jeden odcinek serialu do 30 minut. Życie toczy się w szybszym tempie. Przeciętny człowiek żyje 96 lat. Nie zmienił się jednak upływ czasu, ale sposób jego obliczania. Minęło kilka tysięcy lat. Ludzie wyglądają inaczej. Mają większe oczy, które pochłaniają więcej światła. Połówka Księżyca nie świeci tak mocno jak całość, więc noce stały się ciemniejsze. Ludzkie oko potrzebowało kilku tysięcy lat, by wykształcić zdolność wyraźnego widzenia w mroku.
Zwierzęta muszą lepiej orientować się w tych warunkach, więc ich oczy również stały się większe i bardziej czułe. Ludziom udało się oczyścić orbitę z księżycowych odłamków. Wokół planety krąży teraz kilka stacji kosmicznych. I wtem znów rozlega się ten tajemniczy głos, który kiedyś oznajmił ludziom, że są tylko bohaterami hipotetycznego filmiku na YouTubie. Tym razem powiedział tak. Wasza historia dobiega końca, ponieważ właśnie kończy się filmik. Przykro mi. Dobranoc. Księżyc. Cudowny, naturalny satelita z tajemniczymi, ciemnymi plamami. Zawsze widzimy tylko jedną jego stronę, więc jesteśmy do niej przyzwyczajeni i trudno sobie wyobrazić, by Księżyc wyglądał inaczej. Ale kiedyś był inny, zupełnie inny. Wyobraźcie sobie ogromnego, żarzącego się satelitę powodującego ciągłe tsunami. Przenieśmy się bardzo daleko w przeszłość, aby zobaczyć, jak wyglądał Księżyc dawno, dawno temu. Uformował się około 4,5 miliarda lat temu. Nasza zielono-niebieska planeta była wtedy rozgrzanym do czerwoności, szalenie niestabilnym kawałkiem skały lecącym w przestrzeni kosmicznej. Nie mieliśmy jeszcze Księżyca, a doba na Ziemi trwała tylko 6 godzin, co oznaczało 3 godziny światła dziennego. Wszędzie wybuchały wulkany, wypuszczając w powietrze trujące gazy, a w planetę regularnie uderzała masa meteorytów. W tym samym czasie, 4,5 miliarda lat temu, nastąpił tak zwany Wielki Rozbrysk. Naukowcy nazywają to teorią Wielkiego Zderzenia. Mówi ona, że kiedyś w Ziemię uderzył obiekt wielkości Marsa. Mars jest 2 razy mniejszy od naszej planety, więc uderzenie nie było zbyt silne, ale katastrofalne w skutkach. Wyrwało część zewnętrznych warstw uderzającego w nas ciała niebieskiego, a także samej Ziemi. Jądro tego obiektu połączyło się z gęstym jądrem Ziemi, a ogromna ilość fragmentów naszej planety poleciała w przestrzeń kosmiczną. Był to początek naszego Księżyca, albo mówiąc w sposób naukowy, rozpoczął się proces różnicowania. Jest to etap, przez który przechodzą wszystkie ciała planetarne na początku swojego istnienia. Uderzenie wygenerowało bardzo wysoką temperaturę, a pod jej wpływem większość gazów i pyłów z rozbitych kawałków Ziemi wyparowała. Pozostała tylko stosunkowo sucha, kamienna masa. Więc tak, na Księżycu są gazy i woda, ale w bardzo małych ilościach. Grawitacja naszej planety była na tyle silna, że utrzymywała wszystkie te fragmenty na swojej orbicie. Stopniowo zaczęły się one sklejać. Zawarte w nich związki chemiczne układały się warstwami. Żelazo, które było cięższe, zapadło się głębiej, a lżejsze pierwiastki utworzyły powierzchnię. W krótkim czasie, w przeciągu mniej niż 100 lat, pierścień pary, pyłu i roztopionej skały stopił się ze sobą. Największe skupiska o najsilniejszej grawitacji przyciągały coraz więcej innych cząstek, stopniowo tworząc Księżyc. Wyglądał on jak rozgrzana do czerwoności bańka mydlana. Niestety jądro nowonarodzonego Księżyca okazało się bardzo małe. Brakowało mu żelaza i innych ciężkich pierwiastków, by uformować coś rozmiarów planety. Najstarsze skały naszego satelity powstały prawdopodobnie z oceanu magmy, a kiedy Księżyc stopniowo stygł, okazał się białą, czystą i idealnie równą kulą. Mimo to wciąż wyglądał inaczej niż ten, który znamy dziś. Zaraz po swoich narodzinach satelita znajdował się w odległości zaledwie 21 700 km od Ziemi. To 15 razy bliżej niż obecnie. Dziś odległość ta wynosi około 383 000 km. Aż strach sobie wyobrazić, jak taki ogromny i jasny Księżyc wyglądał wtedy na niebie. Widok musiał być równie piękny, co przerażający. Tak niewielka odległość powodowała oczywiście niewiarygodnie wielkie fale na Ziemi, więc planeta regularnie doświadczała tsunami. Ponadto w tamtym czasie Księżyc wirował bardzo szybko i nie był zwrócony do Ziemi tylko jedną stroną. Mimo wszystko Ziemia i Księżyc miały na siebie pozytywny wpływ. Na przykład to dzięki Księżycowi nasza doba trwa 24 godziny. Teraz oś Ziemi jest poważnie odchylona o 23,5 stopnia od płaszczyzny jej orbity wokół Słońca. Bez Księżyca Ziemia obracała się błyskawicznie, ale dzięki satelicie pochylenie planety ustabilizowało się, co doprowadziło do szerokiej i ciekawej różnorodności jej klimatów. Aby było sprawiedliwie, grawitacja naszej planety pomogła również Księżycowi. Dzięki niej Księżyc zaczął obracać się coraz wolniej, jednocześnie stopniowo się od nas oddalając. Z biegiem lat jego orbita znacznie odsunęła się od naszej planety. W tym samym czasie Księżyc stał się sprzężony z Ziemią. Oznacza to, że jego okres obrotu pokrywa się z okresem orbitalnym. Innymi słowy, Księżyc porusza się wokół siebie tak szybko, jak porusza się wokół Ziemi, dlatego zawsze zwrócony jest do nas tylko jedną stroną.
Kiedy księżyc się oddalił, pływy na Ziemi stały się spokojniejsze. Teraz woda mogła dotrzeć do najdalszych zakątków naszej planety. To właśnie wtedy na Ziemi pojawiło się życie. Ale wracając do ewolucji samego księżyca, co działo się na jego powierzchni po uformowaniu? Kolejnymi etapami rozwoju były dzieciństwo i dorastanie. I jak to zwykle bywa w tym wieku, okres ten był wariacki. Nic dziwnego, około 4 miliardów lat temu Układ Słoneczny szalał. Przez pierwsze 600 milionów lat istnienia Księżyca nieustannie zderzały się z nim duże asteroidy i komety. Teraz przeszkadzały one nie tylko naszej Ziemi, ale i jej satelicie. Te uderzenia były najpotężniejsze w historii Księżyca. Pozostawiły wiele dużych kraterów, które później zostały wypełnione ciemnymi skałami. Kiedyś o Księżyc rozbiła się planeta karłowata. Była mniej więcej wielkości Ceres, największego obiektu w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem. Ten wybuch uformował basen biegun południowy Aitken, a także na zawsze zmienił wygląd satelity. Czy widzicie tę ciemną plamę na jego powierzchni? Właśnie tam, na samym południu. Ta plama to właśnie basen biegun południowy Aitken. Jego średnica wynosi około 2,5 tysiąca kilometrów. I tak, został on uformowany przez uderzenie, o którym wspomniałem, około 4,3 miliarda lat temu. Planeta przyniosła ze sobą sporo złożonych i dziwnych związków chemicznych, które naukowcy znajdują teraz na całej powierzchni Księżyca. Związki te zaczęły wydzielać dużo ciepła, stopiły część księżycowego płaszcza i, ups, przypadkowo obudziły wulkany. Rozpoczęły się olbrzymie wulkaniczne eksplozje. Ogromna ilość magmy została rozprowadzona po powierzchni Księżyca. Wiele lat później ostygła, pozostawiając po sobie te słynne ciemne plamy, do których tak bardzo przywykliśmy. Nazywa się je morzami księżycowymi. Jest tam znacznie mniej kraterów niż na księżycowych wyżynach. Przez ostatni miliard lat Księżyc był geologicznie nieaktywny, z wyjątkiem sporadycznych zderzeń z meteorytami. W wyniku wszystkich tych wydarzeń wygląd Księżyca zmienił się na zawsze. Poobijany i nieco zmęczony, wszedł w dorosłość. Niestety nawet wtedy nie mógł zaznać spokoju. Gromada meteorytów postanowiła znów go dręczyć. Szczerze mówiąc, nie było aż tak źle. Zderzeń było wiele, ale wszystkie dość małe. Pozostawiły po sobie jedynie garść kraterów i dołów i może uszkodziły nieco jego płaszcz. Niektóre z kolizji pogłębiły już istniejące duże kratery. Przez to wszystko skorupa Księżyca z biegiem lat stawała się coraz cieńsza. Górną część księżycowej skorupy, pokrytą kraterami, nazywamy księżycowymi wyżynami. Widzicie te białe i jasne obszary Księżyca? To właśnie wyżyny. W końcu wszechświat się uspokoił, przynajmniej na razie, a Księżyc zaczął przypominać ten, który znamy. Wciąż dużo nie wiemy o naszym naturalnym satelicie. Są momenty w jego historii, których naukowcy nie potrafią dokładnie wyjaśnić, ale kontynuują badania. Dane o Księżycu są dla nas ważne nie tylko po to, żeby je gdzieś skatalogować. Dają nam pełniejszy obraz zarówno historii naszego Układu Słonecznego, jak i całego kosmosu. Miejmy więc nadzieję, że pewnego dnia będziemy w stanie dowiedzieć się o Księżycu wszystkiego, czego chcemy.